Zawodnicy są już w klatce, zatem nie ma na co czekać. Oddaję głos naszemu komentatorowi. Marcin Krakowiak opuścił półfinał przegrany i pobity, ale pamiętajmy, że zraniony drapieżnik atakuje ze zdwojoną mocą. Z kolei Tomasz Romanowski od początku przyszedł do tego programu, żeby walczyć i wygrywać i dziś ma szansę postawić najważniejszy krok na ścieżce, którą idzie całe życie. Ścieżce prawdziwego wojownika. Koniec z challenge'ami, koniec z tańcami, z noszeniem worków i z innymi zadaniami. Zostało tylko jedno zadanie, pokonać przeciwnika i zostać zwycięzcą programu. Tylko jeden, Marcin Krakowiak, narożnik niebieski, Tomek Romanowski, narożnik czerwony i piszemy kolejną część tego pojedynku, do którego doszło już przecież w półfinale. Ostrożnie, tak jak w pierwszym pojedynku zaczynają, ale potem były olbrzymie fajerwerki, potem była krew, były potężne ciosy. Była prawdziwa wojna przez trzy rundy całego pojedynku. W swoim stylu Tomek Romanowski od początku wywiera presję, od początku chce iść do przodu i atakować swojego przeciwnika. Czego nauczył się przez te dwa tygodnie Marcin Krakowiak? Jakie wnioski wyciągnął z nauki, którą przeprowadził z Mamedem Halidowym? Czy będzie w stanie zaskoczyć Tomka Romanowskiego? Jak na razie pierwsza wymiana, obaj panowie mocno trafiają. Spycha Romanowski Krakowiaka pod siatkę, zaraz będzie mógł w swoim stylu ruszyć na niego z kombinacjami. Trafił lewym Romanowski! Czy jest teraz w stanie zaatakować? Czy już gdzieś tam zaczął się kryzys zawodnika z Łodzi? Romanowski na razie spokojnie celuje i czeka na to, aby wyprowadzić kończący cios. Jeszcze jeden mocny cios Romanowskiego, ale musi uważać, bo przecież Krakowiak już w pierwszym odcinku pokazał, że on też dysponuje potężną siłą. Kiedy posłał na deski Pawła Kiełka. Pracuje lewą ręką Marcin Krakowiak. Dobry low kick w wykonaniu zawodnika ze Szczecina. Na chwilę odwróciła się nam sytuacja. Krakowiak jest teraz w centrum klatki. To on stara się decydować, jak ten, w jakim tempie będzie toczony ten pojedynek. I już znów Tomi zagania swojego przeciwnika pod klatkę. Zaraz ten mocny lewy gdzieś w okolice szczęki będzie kierowany i znów będzie mógł zranić mocno swojego przeciwnika, ale najpierw Krakowiak. I zaczyna się to, co oglądaliśmy w pierwszym pojedynku tych panów. Już uśmiech na twarzy Krakowiaka, uśmiech na twarzy Romanowskiego. Znów są na tej samej zabawie, na której byli w półfinale. Mocne ciosy skwitowane kolejnym uśmiechem. Coraz bliżej panowie siebie stoją, zobaczmy, już praktycznie ich stopy się stykają. Oni tutaj nie zamierzają szafować swojego przeciwnika, zamierzają posłać go na deski jak najszybciej. Sprawdza dystans Krakowiak. Czeka na dobry moment, żeby zaatakować swoją mocniejszą prawą ręką. Jest znowu szczena. Tomek Romanowski wystrzelił lewą pięścią, ale tym razem nie trafił Krakowiaka. Poprawka na korpus, tym razem już celnie. Już tylko 35 sekund do końca pierwszej rundy.
Jest lewy, prawy, jeszcze kolejna seria Romanowskiego. Krakowiak stara się odpowiedzieć, by gdzieś w oczach sędziów wypaść lepiej pod koniec tej pierwszej odsłony. Trafił znowu mocnym lewym Romanowski. Jeszcze Krakowiak goni swojego przeciwnika, ale gong kończący pierwszą rundę, zadowolony Romanowski. To są te ciosy, które miały największe znaczenie w pierwszej odsłonie. Znów Tomek Romanowski znalazł miejsce dla swojej potężnej lewej ręki. Bum! Idealnie w szczękę. Gdyby gdzieś kawałek dalej zahaczyło jeszcze mocniej o brodę, mógłby to być koniec pojedynku. Druga runda starcia finałowego programu Tylko Jeden. Ci panowie już teraz przeszli do historii, już teraz będziemy o nich mówić i wspominać ten pojedynek przez lata, ale wygrać może tylko jeden i obaj do tym doskonale wiedzą. Szykuje sobie mocne uderzenie Romanowski, gdzieś stara się wejść do krótszego dystansu, zniwelować przewagę zasięgu swojego rywala z Łodzi. Jeszcze raz, teraz w końcu zaczął atakować Krakowiak, ale trafił lewym Romanowski. Postanowił nie iść za ciosem. Przybił piątkę, znów uśmiechnięty Szczena. Widać, że to sprawa Romanowskiemu olbrzymią przyjemność. Każde celne uderzenie, każda sekunda spędzona w klatce, każdy grymas bólu na twarzy Marcina Krakowiaka. Teraz dobry moment Krakusa, zepnął rywala pod siatkę, ale zdążył szybko Romanowski uciec z tej niewygodnej pozycji. Lewy poluje Tomi na jeden cios. Wysokie kopnięcie Krakusa, ale przechwycił to Romanowski na gardę. Wiemy, że wytrawnym szachistą jest Marcin Krakowiak, ale tę partię szachów dzisiaj na miarę Kasparowa chyba rozgrywa to Tomek Romanowski. To on jest stroną, która atakuje, on jest stroną, która przede wszystkim częściej i mocniej trafia. Teraz widzieliśmy mocny cios prawą ręką. Odpowiada Krakowiak dobrym ciosem na korpus. Może to zabrać trochę tlenu szarżującemu, idącemu cały czas do przodu Tomkowi Romanowskiemu. Mówił Borys Mańkowski, że Tomek Romanowski to dla niego taki mały Mike Tyson w MMA i widzieliśmy przed chwilą właśnie takie ruchy. Tomek się coraz bardziej rozkręca, coraz bardziej pewnie czuje się w klatce zawodnik ze Stargardu, ale musi uważać, przyjął teraz mocne, wysokie kopnięcie, obalenie Romanowskiego. Ale nie idziemy do parteru, tak jak to było w pierwszej walce, tak w drugiej. Panowie chcą walczyć, chcą wymieniać ciosy, chcą zranić swojego przeciwnika w stójce. Piękna kombinacja, prawy, lewy, prawy. Jeszcze jeden cios za ucho trafił Romanowski na ziemi Krakowiak. Krzyczy brat Sebastian z narożnika, krzyczy trener Zaborowski, żeby nie odpuszczał Tomi, żeby ruszył za swoim rywalem i zakończył sprawę już teraz. Znów prawy nad gardą Krakowiaka. Znalazł sobie świetne tam miejsce Romanowski do ataku. I musi teraz Krakowiak jeszcze bardziej uważać, bo nie tylko na tę lewą, mocną rękę starszego z zawodników, ale też właśnie na ten mocny prawy. Osiemdziesiąt sekund do końca drugiej rundy. Seria
ciosów prawą ręką Romanowskiego, ale nie dochodzi do celu żadne z tych uderzeń. Zachodzi za plecy Krakowiak, błyskawiczna reakcja Romanowskiego i naprawdę uciekł teraz spod topora. Nie ma tutaj przerwy, cały czas idzie do przodu Romanowski, cały czas wywiera presję, nawet jak nie uderza, to stara się spychać przeciwnika, trafia znów Tomi. Krakowiak musi zacząć odpowiadać, musi przejąć kontrolę w tym pojedynku. Na razie tylko odpowiada na to, co robi jego przeciwnik. Bawi się Tomi tymi ciosami prawą ręką, próba obalenia, nie wychodzi, znów cios, ale tym razem po prostu bez balansu złapał swojego rywala Romanowski. Krakowiak poleciał na siebie, ależ wymiana, ależ wojna! To jest to, na co czekaliśmy, znów wojna i obaj panowie mocno trafieni, obaj panowie także potężnie trafiają. Ależ to była końcówka drugiej rundy. Cały czas w tej drugiej rundzie Romanowski bardzo dobrze pracował swoją mocniejszą lewą ręką. Widzieliśmy wiele tych ciosów i właśnie dołożone gdzieś w połowie odsłony także uderzenie prawą. Potem przechwycone kopnięcie i nie zdecydował się Romanowski ruszyć na swojego przeciwnika, ale nieraz lądował na ziemi Krakowiak, atuta. Szalona wymiana pod koniec, ciosy Romanowskiego, kolano Krakowiaka i odpowiedź jeszcze raz zawodnika z Łodzi. No te ostatnie kilkadziesiąt sekund to była istna wojna, to była powtórka z tego, co oglądaliśmy w półfinale. To były chwile, to były sekundy na miarę finału programu Tylko Jeden. Dwóch wielkich wojowników, dwóch zawodników, którzy przeszli naprawdę długą drogę, żeby znaleźć się teraz w tej ostatniej, trzeciej rundzie walki finałowej programu Tylko Jeden. Kto zostanie zwycięzcą? Kto sięgnie po wymarzony kontrakt i odejdzie z tego domu zawodników w fale? Spokojny początek, ale to może być cisza przed burzą, tak jak oglądaliśmy to w drugiej odsłonie. Obaj panowie wcześniej w programie wspominali, jak dla nich ważne jest zwycięstwo i że walczą nie tylko dla siebie, dla swoich bliskich. Widzieliśmy wiele chwil wzruszeń, ale też mnóstwo szacunku przecież po tym półfinałowym starciu, kiedy obaj się przytulali, obaj sobie dziękowali, obaj bardzo mocno poturbowani przez rywala gdzieś zapomnieli o tej rywalizacji, a podziękowali sobie za świetną wojnę, którą teraz oglądamy. W dalszym ciągu w klatce atakuje w końcu Krakowiak. On wie, że musi postawić wszystko na szali, że musi ruszyć do ataku i najlepiej skończyć swojego rywala przed ostatnim gongiem. Ale stawia w miejscu Krakowiak, kiedy rusza do ataku Romanowski. Wtedy jest łatwym celem dla bardziej doświadczonego zawodnika łodzianin. Próba skrócenia dystansu. Chciał wejść w klincz Krakowiak, ale błyskawicznie Tomi odwraca pozycję, rozpina to zwarcie. On dalej chce uderzać. I cały czas ten taniec, który oglądamy w wykonaniu Romanowskiego. Szafuje dłońmi, szafuje swoją pozycją, żeby zaskoczyć, wystrzelić z jednym mocnym ciosem i wykończyć Krakowiaka. Połowa trzeciej rundy, już tylko 2 minuty i 30 sekund dzieli nas przed momentem, kiedy dowiemy się, kto jest zwycięzcą programu Tylko Jeden. Kto jest najlepszym pośród tych 10 wojowników, którzy w tej klatce toczyli świetne, zażarte i wycieńczające boje. T-
Trafił świetnie prawym Krakowiak. Jeszcze raz szuka tego ciosu. Już wyczuł dystans Krakowiak. Idzie jeszcze po sprowadzenia, ale dobrze broni Romanowski. Wracamy na nogi. Cios za cios. Do przodu idzie Krakowski, obaj rzucają ciosami, ale nie mogą sięgnąć swojego przeciwnika. W końcu teraz Krakowiak, dobrze, najpierw w ciało, potem kolano. Szuka ciosami prostymi teraz swojej szansy. Romanowski, jeszcze jedna próba sprowadzenia, idzie Krakowiak pełną siłą, jest za plecami swojego przeciwnika, będzie miał szansę teraz w końcu wylądować na ziemi. Jest jeszcze próba wpięcia za plecy, ależ to by była historia, gdyby teraz Krakowiak w ostatnich 45 sekundach był w stanie wejść za plecy rywala, zagrozić duszeniem. Musi uważać Romanowski, wpięte są obie nogi, ależ dramaturgia, broni się teraz Tomek Romanowski. Krakowiak szuka skończenia, szuka ostatniej szansy, by wyrwać zwycięstwo z rąk swojego przeciwnika w tym pojedynku. Ciosy, ciosy Krakowiaka. Nie może pozwolić, odwraca pozycję. Romanowski jest bezpieczny. 15, 14 sekund już do końca tej walki. Trzyma na ziemi Romanowski. On wie, że teraz musi przede wszystkim przytrzymać swojego przeciwnika. Utrzymać go na ziemi. Nie dać sobie w żaden sposób zagrozić i poczekać na ten ostatni gong, który w tym momencie kończy pojedynek. Zostawili wszystko w klatce, zrobili co mogli. Teraz już decyzja w rękach sędziów. Kto zostanie zwycięzcą? Do kogo powędruje tytuł wygranego pierwszej edycji programu Tylko Jeden? I ten olbrzymi czek na kontrakt z organizacją KSW. Zobaczmy jeszcze najlepsze momenty ostatniej odsłony. Ruszył do ataku Marcin Krakowiak. Wiedział, że on musi odrabiać straty. Trafiał tymi ciosami prostymi, ale gdzieś zabrakło mocniejszych uderzeń. Były też próby sprowadzeń i pod koniec rundy udało się w końcu Krakowiakowi utrzymać rywala na ziemi, a nawet zająć pozycję za plecami, ale nie zobaczyliśmy duszenia. Zobaczyliśmy Tomiego, który przytomnie odwraca pozycję i w ten sposób kończy rundę numer 3. Jednogłośną decyzją sędziów walkę i cały program wygrywa Tomek Romanowski. To on zostaje tym tylko jednym. Tak jest, tak jak mogliśmy się spodziewać. Ten, który nie wygrał żadnego challenge'u, ale od początku mówił, że on tutaj nie jest dla zabawy. On przyszedł tutaj trenować, wygrywać i zostać zwycięzcą. Tylko jeden Tomasz Romanowski. Tomi zwycięża i przechodzi do historii. To symbolicznie... Ja p***, co się dzieje naprawdę? Tylko jeden Tomasz Romanowski, zwycięzcą finałowej walki i zdobywcą wartego 200 tysięcy złotych kontraktu z Federacją KSW. Po wspaniałej walce wygrał Tomi po raz drugi z Marcinem Krakowiakiem i to jego walki będziemy mogli oglądać na najbliższych galach KSW.